Meet Ted, a hard-working citizen and a family man. Hello, Ted. Wait a minute, what's that sound? Oh no, it's the nuclear bomb alarm. Not to worry. The government's superb early warning system gives Ted enough time to take cover. Don't just stand there, Ted. You've got 60 seconds. Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku i chyba jedynym gry 60 sekund, a może zrobimy sobie dwa odcinki. Cóż to jest za gra o tym znanym nam tytule, podobnym i w zasadzie takim samym jak film? 60 sekund to jest gra polskiego studia, w której wcielamy się w rolę Teda. Dostajemy 60 sekund na zebranie podstawowych rzeczy z domu, schowanie się do schronu i przeżycie po napadzie nuklearnym, po bombie nuklearnej. Co tutaj znajdziemy? Mamy standardowe ustawienia, grafiki, dźwięki. Oczywiście gra jest w języku polskim. Jakie mamy tryby gry, szkolenie? No, można na początku sobie szybko zrobić, żeby zobaczyć, na czym to mniej więcej polega. Apokalipsa to jest pełny tryb, w skład którego wchodzi i zbieranie zasobów i przetrwanie. Zbieranie to samo zbieranie, przetrwanie to samo przetrwanie w bunkrze z losowymi, z zebranymi zasobami. Czyli sobie zrobimy cały tryb na poziomie normalnym. Gra jest całkiem zabawna, zagrałem parę razy, jest naprawdę fajnie. Gra tak to mniej więcej wygląda. Mamy chwilkę, żeby się rozejrzeć, co jest grane. Tam jest schron. Tu mamy pod ręką jakieś zupki. I zbieramy sobie wszystko to, co nam wpadnie pod rękę. Herta, nasza żonka, zajmuje niestety dwa miejsca. Tu mamy jakąś wodę i mamy 60 sekund. Cała zabawa polega na tym, żeby szybko zebrać w 60 sekund to, co może nam się przydać. Chodź żonka, chodź woda. Woda jest ważniejsza od zupek, bo bez jedzenia potrafią wytrzymać. O, apteczka też jest ważna. Co tutaj mamy? Farcaby, jakieś wodę, mapę. Czas nam się kończy. To nie będzie najlepszy zbiór. Bertę weźmiemy też. Trochę mało czasu, nie mamy strzelby, nie mamy nic w zasadzie stąd ciekawego. Dobra, biegniemy do schronu, nie zdążyliśmy, ale odblokowaliśmy osiągnięcie. No jak widzicie, gra daje fajną zabawę. Już pierwsza misja nieudana, pierwsza gra nieudana, koniec. Nie zdążyliśmy do schronu. I tak by to mniej więcej wyglądało, jakbyśmy zdążyli do schronu. Nie przetrwaliśmy. Ale spróbujemy sobie jeszcze raz coś zebrać, tak? Gra jest dostępna na Steamie. Kosztuje około 8 euro. To tak, ni dużo, ni mało. Są dużo droższe gry, są też gry bezpłatne. No, tu jest Steamy. Dobra. Tam jest gdzieś siekiera, tu jest strzelba, dobra. Chodź, Timmy, zaczniemy teraz od naszych teammate'ów, rodzinki kochanej. Tu coś jest, dobra. Tu też coś jest, dobra. No bierz to. Dlaczego on tego nie chce wziąć, głupia myszka? Jest siekierka. Rzucimy ją od razu, żeby mieć dalej pusty ten. Jest karabin, dobra. Co tu jeszcze mamy? Zupki, dobra. Tu jeszcze są wody, trzeba się wrócić. Tą wodę trzeba zabrać, wrzucić. Dobra, mamy już niewiele czasu. Nie mamy apteczki, jest apteczka. Jest jakiś środek.
I woda jeszcze jest. Szybciutko, 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 szybciutko. Jeszcze mamy parę sekund. Warcaby. Bierz warcaby. Dobra. Nie będziemy ryzykować tym razem. Poczekamy tą sekundę. Wystarczy wbiec w to żółte pole, żeby w momencie dzwonka być w tym żółtym polu, żeby udało się przeżyć i przetrwać. No i zaczynamy drugą część gry, tą dłuższą. Te 60 sekund to jest wprowadzenie. To puste krzesło to po siostrze tego młodego gościa, której nie zdążyliśmy zapakować. Mamy strzelbę, mamy apteczkę, mamy parę zupek, parę wody, mamy siekierę, nie mamy tutaj mapy, nie mamy latarki, nie mamy nabojów. Dużo rzeczy nie mamy, ale mamy szachy. Czy tam warcaby. No i cała zabawa polega na tym, że uczestniczymy w historii. Prawie wszyscy, dzień pierwszy, prawie wszyscy ukryliśmy się w schronie. Prawie. No zabrakło nam siostry, córki znaczy. Jedyne co nam pozostaje to zacząć wymyślać przepisy nadania z zupy puszek. Nasz zapas żywności jest skąpy, na razie nikt nie narzeka, ale wkrótce nawet zupa z puszki może okazać się ekskluzywnym daniem. Wody ledwo starczy dla wszystkich, będziemy zmuszeni surowo ją wydzielać. Woda jest ważniejsza, mamy tylko dwie puszki zupy i dwie butelki wody. Woda jest ważniejsza, bo co 4 dni muszą się napić, a bez jedzenia to tam czasem i 6-7 mogą wytrzymać. Właśnie tej córeczki nie zgarnął. Nie rozdzielamy na razie zapasów żadnych. A dzień pierwszy. Ciężko jest tu być, tu pod ziemią, mieszkać tu. Cieszmy się tym, co mamy, bo inaczej możemy napytać sobie jeszcze większej biedy. Ta gra jest stworzona właśnie w takim klimacie historii, które dzieją się nam każdego dnia. Troszeczkę tutaj jeszcze przyciszę. Okej. Okay. Historii, które dzieją się każdego dnia, dzień drugi. Takie podziemne życie sprawia, że człowiek czasem robi się naprawdę markotny. Brak słońca, brak nieba, musimy pozbyć się tych ciemnych myśli i unieść trochę optymizmu w nasze życie. Timmy jest grzeczny, pytanie jak długo? Tak wytrzyma. Dolores, co z nią? Nic nowego, ale na pewno spiszemy tu jakieś rewelacje, jeśli coś się zmieni. Co nowego? Nic specjalnego, przynajmniej tak twierdzi Ted. Trzeba to czytać, bo tutaj dostaniemy informację, kto jest głodny, kto jest spragniony, na razie nic nie dajemy. Nasza okolica jest wciąż bardzo napromieniowana. Spacer po powierzchni to spore zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Ted jest w formie na wyprawę dobrej, Dolores całkiem żwawa, Timmy tryska optymizmem. Naciskamy i przygotowujemy się na wyprawę, bo kiepsko z naszymi zasobami. Maski gazowej też nie mamy. Co z naszą wiecznie odleżaną wycieczką do Nevady? Być może powinniśmy się tam udać. To będzie nasz pierwszy przystanek, gdy tylko się stąd wydostaniemy, o ile się wydostaniemy. Dzień trzeci. Powiem wam, że najdłużej doszedłem do 104 dnia i nie przeszedłem tej gry. Grałem, no nie wiem ile grałem razy. Z 8, z 10. I muszę wam powiedzieć, że... No jest fajne, fajne rzeczy się dzieją. Wydarzyła mi się raz taka bardzo losowa sytuacja związana z siostrą Timiego. Że uciąłem jej rękę siekierą, bo miała jakąś zarazę, a nie miałem apteczki. Potem po iluś dniach to się zainfekowało i się przemieniła w mutanta. A zrobiłem aż screena na pamiątkę. To później wam może pokażę. Albo nie, zrobię ikonkę do tego filmu właśnie z tym screenem, jak to Berta przemieniła się w mutanta. Być może powinniśmy zająć się planowaniem wycieczek czy przeprowadzek po tym, jak uda nam się stąd wydostać. Timmy nie potrzebuje wiele, ale na pewno musi pić. Dolores nie przetrwa długo bez wody, Ted powinien się czegoś napić. Okej. Okay. Mamy już pierwszy problem i teraz tak, albo klikając ikonkę rozdzielamy każdemu pojedynczo, albo klikając na wodę wszystkim, tak? No dajemy wszystkim się napić i jest problem, ale wysyłamy... Dość obijania, czas wyprawić się na powierzchnię i poszukać dodatkowych zapasów. Możliwe, że fala uderzeniowa nie zniszczyła wszystkiego. Może ktoś przetrwał wybuch. Sprawdźmy to. Sprawdźmy. Dzień czwarty. Teda nie ma. Poszedł na przygodę, wyprawę. Timmy trzyma się nieźle. Dolores od rana ma nastrój dobry. Ted wyruszył na powierzchnię. Miejmy nadzieję, że powróci.
Córeczki nie zabraliśmy, Ted jest na powierzchni, reszta nie chce jeść, nie chce pić i jedziemy dalej. Skąd ten dźwięk kapania i dlaczego ściana jest taka mokra? Czy szykuje się powódź? Przecież nie mamy kamizelek. Ani łodzi. Łódź nie zmieściłaby się nawet do schronu. Musimy coś zrobić, ratujmy nasz dobytek. Teraz jak widzicie, nie mam ani radia, żeby uratować ten dobytek, ani kart, ani mapy, więc nie uratujemy dobytku. Dzień piąty. To była całkiem porządna powódź, nikt nie spodziewa się niechcianego prysznica w schronie, ale ten postapokaliptyczny świat pełen jest niespodzianek, czasem radioaktywnych, a czasem nie. Woda już opadła i nic chyba nie zostało uszkodzone. Pozostaje nam osuszyć schron i nasze ubrania. Na szczęście ta powódź nie wyrządziła nam żadnych szkód. Timmy ma się dobrze, a przynajmniej miał się dobrze 5 minut temu. Dolores od rana ma dobry nastrój, czyli nikt nie chce nic pić, nikt nie chce nic jeść. Wyszaleńcy, wszystko zniszczyliście, niech was szlak, niech was wszystkich jasny szlak. Właśnie to powinniśmy byli powiedzieć naszym sąsiadom, kiedy wysadzili swój grill jakiś rok temu. To były dobre czasy, nawet jeśli zmarnowali całkiem dobrego grilla. No, czas wspomnień w schronie. I zbliża się dzień szósty. No, gra jest na pewno grą wyjątkową, inne niż wszystkie gry. Jedyna taka akcja żywa dzieje się na początku, kiedy musimy nazbierać jak najwięcej rzeczy. Natomiast później, tak jak widzicie, gra jest toczy się w rytm akcji opisanych w dzienniku naszej rodzinki. I w zależności od tego, jakie decyzje podejmujemy po drodze, tak nasza gra prowadzi nas dalej. Wspomnienia wspomnieniami, ale musimy zachować zdrowy rozsądek i trzeźwy osąd sytuacji. Timmy uwielbia sok jabłkowy, ale teraz powinien dostać trochę wody. Jeśli jest coś, czego potrzebuje Dolores, na pewno jest to woda. Może jesteśmy bezpieczni w tych czterech ścianach, ale mamy inne zmartwienia. Nikt z nas nie może się porządnie wyspać. Musimy szybko coś z tym zrobić. W przeciwnym razie możemy przystać w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa, jak latające spotki z Marsa. Mamy apteczkę, żeby temu zaradzić. Chyba wrócił Ted. Wrócił Ted. Nie wygląda zbyt dobrze. Nasz Teddy. Trochę zzieleniał. Ted powrócił cały i zdrowy. Szczątki spalonych budynków wyglądały smętnie i nie zachęcały do odwiedzin. Jednak po małym spacerze i ucieczce przed zmutowanymi krabopająkami, czy cokolwiek to było, znaleźliśmy bar. Jakimś cudem jego konstrukcja oparła się w pali uderzeniowej i nawet neonowy znak nad wejściem nadal świecił. Oczywiście nie paliła się litera A. Kto by pomyślał, że specjałem lokalu była zupa pomidorowa i znaleźliśmy i przygarnęliśmy parę puszek, a dokładniej jedną. Nie spodziewaliśmy się znaleźć w barze czystej wody, prawdę mówiąc, to na co wpadliśmy nie było ani wodą, ani nie grzeszyło czystością, ale nie pogardziliśmy czymś, czym można spłukać suche gardło, dwie butelki wody. Wyglądało na to, że wybuch jądrowy przerwał rozgrywkę w pokera. Ktokolwiek w niego grał, raczej już nie wróci, za to my możemy pożyczyć sobie talię kart. Timmy wydaje się być okej, Dolores zachowuje spokój, Ted jest głodny i złapał jakieś paskudztwo. A my nie mamy już drugiej apteczki. To nakarmimy Teda, sprawił się nieźle. Szykujemy się do następnej wyprawy. Nigdy nie spodziewaliśmy się zobaczyć tańczącego karaucha, co prawda wciąż takiego nie widzieliśmy, ale natknęliśmy się na jednego wielkości szczura. Dobra wiadomość jest taka, że zapewne przegonił wszystkie szczury w okolicy. Zła te karaluchy są ogromne i prawdopodobnie rzucą się na nas przy najbliższej okazji. Mamy książkę i mamy... Tą buteleczkę sobie zostawimy, książką go ciapniemy. Bo z buteleczki może uda nam się zrobić apteczkę później. No, trzeba to kilka razy zagrać, żeby wiedzieć, co z czego się później robi. Timmy powinien coś zjeść. Metaforyczna kula świsnęła nam tym razem tuż koło ucha, to znaczy, gdyby metaforyczna kula była ogromna, włocha ta miała 8 nóg i świecącą paszczę. Mamy nadzieję, że ten kryzys został już zażegnany. Timmy powinien coś zjeść, Dolores ma dobry nastrój, Ted powinien się czegoś napić. To Ted się napije, a Timmy coś zje. Kogo wysyłamy w tej chwili? Dolores ma dobry nastrój, niech idzie. Dzień dziewiąty. Ted
jest strasznie zielony już pomału. Timmy uwielbia sok, powinien dostać wody. Dolores poszła na powierzchnię. Ted nie wrócił jeszcze do zdrowia. To Timmy'emu wody. I jedziemy dalej. Ta okropna cisza robi się nudna, a my jak każda szczęśliwa pokazowa rodzinka nie mamy zbyt wielu wspólnych tematów. Czy możemy coś na to poradzić? Cokolwiek, radio, ale nie mamy radia. Nie mamy radia, nie mamy mapy, jest lipa. Za to mamy strzelbę i siekierę. Możemy się bronić. Dzień 10, nic a nic. Może jeśli bardzo się postaramy, uda nam się posłuchać sąsiadów w ich stronie. Timmy wydaje się być okej, na ile to możliwe w naszej obecnej sytuacji. Ted tylko kaszle i kaszle. A my nie mamy dla niego apteczki. Niełatwo jest zachować spokój w tych warunkach. Miejmy nadzieję, że zachowamy spokój, bo inaczej przyjdzie nam być niczym dzikie zwierzęta. Prawo dżungli. Gra ma tyle wariantów stworzonych, że w zasadzie przez parę gier poznajecie to w ogóle, z czym się konsekwentnie... Coś się z czym je i co powoduje jakie efekty, że można ze ściany wyjąć jakiegoś robaka, którego zamienimy w puszkę zupy, a może on nam zrzucić radio i zepsuć. No, jest tu zawsze kilka wariantów i różne się warianty mogą wydarzyć. Dzień 11. Takie podziemne życie sprawia, że człowiek czasem robi się naprawdę markotny. Brak słońca, brak nieba. Musimy pozbyć się tych ciemnych myśli i wnieść trochę optymizmu w nasze życie. Timmy wydaje się być okej, na ile to możliwe w naszej obecnej sytuacji. Gdy Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu, właśnie tak jak teraz. I jedyne czego pragnie Ted, to parę kropel wody, więc Teda musimy nakarmić i napoić, nasze zapasy topnieją. Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłkach w tym małym, żałosnym bunkrze, albo możemy zacząć snuć plany o wydostaniu się z tego radioaktywnego pustkowia. Kto by pomyślał, że czerwoni tak zrujnują naszą uroczą okolicę? Sami moglibyśmy to zrobić. Oczywiście mamy na myśli ucieczkę, a nie rujnowanie. Z pewnością istnieje ktoś, kto jest w stanie nam pomóc. Bądźmy czujni, nie będziemy, bo nie mamy radia. Może Dolores przyniesie apteczkę. O, Dolores też nie wygląda już zbyt dobrze. Jeśli chcemy być na bieżąco, musimy korzystać z radia. Alternatywą są beztroskie spacery pod radioaktywnej powierzchni w nadziei, że ktoś wyjdzie zza rogu i nas uratuje. Pierwsza opcja wydaje się być bardziej racjonalna. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia, a ktoś chyba zauważył naszą eskapadę na powierzchni. Powinniśmy być ostrożniejsi, zanim zdążyliśmy się dobrze oddalić od schronu. Zauważyliśmy nieopodal grupę łachmaniarzy. Nie byli stąd, a jednak czuli się w naszej okolicy jak w domu. Bezczelnie przeszukując okoliczne mieszkania w poszukiwaniu zapasów. Byli zajęci, więc zdecydowaliśmy się to wykorzystać i skonfiskować jeden z wielu zgromadzonych przez nich plecaków. Co za fart, w środku były jakieś puszki. Och, to zupa! Jedna zupka. Słyszysz brzęczenie szkła? Może to znaczyć tylko jedną wodę, dwie wody. Timmy jest bardzo głodny. Timmy nie potrzebuje na pewno, ale musisz pić. Dolores marzy o porządnym posiłku. Rozchorowała się biedna i jest zmęczona. Ted jest też wciąż chory, czyli musimy nakarmić i napoić Timmy'ego i nakarmić Dolores. I pomyśleć, skąd wziąć apteczkę. Szykujemy się do wyprawy. Dzień 12 to jakiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie naszego bunkra. W naszej zupie, w naszej wodzie możemy przysiąc, że niektóre wciąż wracają, za każdym razem są większe niż poprzednio. Tak nie może być, musimy wypowiedzieć im wojnę książką. Każdy robak, jak dostanie książką, to już jest po robaku. Zawsze wiedzieliśmy, że książki są bardzo cenne. Solidna książka to idealny oręż do walki z każdego rodzaju insektoidami. Strach utrzyma te pająki na dystans. Strach przed tym poradnikiem młodego skauta. Gdy goniliśmy naszych nieproszonych gości po schronie, znaleźliśmy zawieruszoną gdzieś butelkę wody. Nie ma to jak udane polowanie. I jedna buteleczka z książki nam się udało ją odzyskać. Timmy jest grzeczny. Pytanie, jak długo to wytrzyma. Dolores po prostu chciałaby trochę wody. Ted ceni spokój, cieszą go ciche poranki, takie jak dzisiejszy. Dolores chce troszkę wody, mamy duży zapas wody. Wysyłamy jedynego zdrowego Timmy'ego. Może spróbuję załatwić. Teraz tak, w tym trybie średnim skończy nam się gra, gdy któryś z dorosłych zginie, tak? Znaczy, jeżeli nie będzie żadnego dorosłego zdrowego, tak.
Ted długo nie pożyje bez picia, Dolores nie jest zatroskana, Timmy wyszedł. Dobrze, to Tedowi damy trochę piciu i będziemy się modlić, żeby się wyleczył. Zawsze marzyło nam się przyjęcie z wielkim tortem, z jakiegoś powodu nigdy nam się to nie udało. Raz obiecano nam wspaniały tort, niestety było to kłamstwo. Było to dla nas wielkie rozczarowanie, nie byliśmy zadowoleni, gdy tylko znikną te radioaktywne chmury, z pewnością załatwimy sobie pyszny tort. Dzień 15. Wszyscy dalej chorzy, Tedowi rośnie pomału broda. Na pewno damy sobie radę, nawet w Toronto. Pytanie, jak zdobędziemy łódź, by tam trafić. Ponoć to najlepszy sposób, by dostać się do Europy. Dolores trzyma się dzielnie, na ile można. W tak klaustrofobicznym bunkrze Ted jest głodny. Ted, masz zupy trochę. O, mieliśmy głupie uczucie, że coś gapi nam się za plecy. To chyba szczur, przynajmniej wygląda jak szczur. Taki dobrze odżywiony, musimy się nim uporać, bo inaczej on może zechcieć uporać się z nami. Uporamy się z nim siekierą. Dzień 16. Korupsko dalej w bazie, nie mamy maski gazowej. Cokolwiek to było, już jest martwe, całkiem nieżywe, może jest więcej i kryją się w tych małych, parszywych dziurach. Dolores marzy o porządnym posiłku, Dolores po prostu chciałaby trochę wody, Ted nie wrócił jeszcze do zdrowia. Dolores nas naciąga na jedzenie i picie. Rząd jest naszą jedyną szansą, ale niestety nie mamy radia. Może przyniesie Timmy. Dzień 17. Tedowi już rośnie większy zarost. Jeśli chcemy być na bieżąco, musimy korzystać z radia. Dolores, co z nią? Nic nowego. Bez wody Ted nie przetrwa. Dobrze, Teddy, masz szklankę wody. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest momentalnie naszych czułych nosów. Nic nie ominie, tak więc gdy za ścianą obluzowała się jedna cegła, odkrywając niewielki otwór, natychmiast wyczuliśmy dochodzący z niego okropny odór. Powinniśmy chyba zerknąć, co kryje się za tą cegłą i ustalić źródło tego niechcianego aromatu. Wejdziemy i może nam wyjść robal, który nam coś zniszczy, a możemy znaleźć jakąś zupę. Zobaczymy. Nie wygląda tak, jakby coś się nam zniszczyło. Tak jest, zajrzeliśmy do dziury, lękając się trochę, że wyskoczy na nas coś z pazurami, kłami lub innymi zmutowanymi częściami ciała. Ale nic takiego się nie stało, zamiast tego znaleźliśmy tam zdechłego szczura, który najwyraźniej próbował otworzyć puszkę zupy. Bez powodzenia, mamy wrażenie, że nam się w tej sprawie bardziej poszczęści, więc skonfiskowaliśmy jedzenie, zorganizowaliśmy gryzoniowi godny pochówek, w pustej puszce zasłużył sobie. Jedna puszka zupy, nie możemy siedzieć z założonymi rękami, Dolores jest chora, Ted tylko kaszle i kaszle, a my nie mamy apteczki. I nie mamy radia. I nie mamy maski gazowej. Ten dźwięk, który słyszycie, to jest nasz licznik Geigera. Lepiej nie wychodzić chyba, jeżeli są takie znaki. Dolores chce się pić. Masz, napij się. Mamy parę butelek jeszcze. O, jest handlarz. I co nam tu dają? Dziś zawitał do nas komi wojażer. Przedstawił się jako Willy. Cóż, biznes się kręci nawet po końcu świata. Chce nam dać zupę za karty, wodę za warcaby, zupę za maskę i wodę za karabin. Nic ci, człeniu, nie damy, chociaż moglibyśmy wziąć wodę za warcaby. Weźmiemy wodę za warcaby, a pogramy se w karty. Wrócił Timmy, też jakiś jakby trochę odmieniony, w kropki mu wyszły. Ale może coś przyniósł. Dogadaliśmy się z komi wojażerem, pomogliśmy mu spakować dobytek. Ruszył w stronę pustkowej, jakby doskonale wiedział, dokąd zmierza. Dostaliśmy butelkę wody, oddaliśmy warcaby. Baliśmy się, czy Timmy da sobie radę, ale zuch chłopak wrócił z pustkowia i jest już bezpieczny. Wydaje nam się, że ktoś za nami podążał. Musimy uważać, gdy wędrujemy na powierzchnię. Jeden z naszych sąsiadów był dumnym właścicielem łodzi. Stary z rzęda trzymał ją w swoim ogródku. Nigdy nie pozwalał nikomu się do niej zbliżać. Sąsiada już nie ma, ale łódź wciąż tam stoi. Nareszcie udało nam się dokładnie ją obejrzeć. Z ładowni jachtu udało nam się wygrzebać kilka puszek zupy. Wygląda na to, że bogacze też są koneserami pomidorówki. Zupa jest super, kochamy zupę, zupa, 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 plus jedna zupa. Morska woda nie dodaje się do picia, dlatego przechowywanie zapasu świeżej wody pitnej na statku jest racjonalne, zaś teraz rozsądne będzie zebranie wszystkich butelek odniesienie do naszego schronu. Mamy dwie wody, ale najważniejsze jest tutaj, ze strasznego bałaganu w kabinie kapitańskiej udało nam się wygrzebać osobliwy kapelusz i działające radio.
Naturalnie mieliśmy problem z wyborem, koniec końców zdecydowaliśmy się zabrać radio, a po co nam kapelusz i mapa. Jedną z kabin wypełniały mapy, lornetki, przeróżne inne gadżety. Większość z tych przedmiotów wydawała nam się całkiem zbędna poza mapą okolicy. To przyda nam się z pewnością. Dostaliśmy mapę Timmy i sprawiłeś się. Timmy powinien coś zjeść, podupadł na zdrowiu, coś go łapie i porządnie się zmęczył. Dolores nie jadła, Ted jest głodny. Wszyscy są głodni. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Wszyscy są głodni, a Ted chce jeszcze pić, a my nie mamy apteczki, wszyscy nam zachorowali. To jest nasz jedyny minus. Ted nie jest w najlepszej formie, Dolores jest wyczerpana, wszyscy są wyczerpani. Nie idziemy na żadną wyprawę. Pukanie do naszych drzwi mogło oznaczać kłopoty. Po chwili rozmowy z ludźmi po drugiej stronie zdecydowaliśmy się jednak uchylić. Dotarła do nas grupa starszych pań, które bombardowanie zostało w trakcie popołudniowej herbatki. Chcieliśmy być grzeczni, ale oczywiście zemściło się to na nas. Te stare rafle rzuciły się na nas z parasolkami, laskami i czymś, co przypominało nogę stołową, naszpikowaną kolcami do broni, na moherowe berety z karabinem. Dzień 21, jak widzicie, Ted swojej choroby nie wytrzymał, tak? Długa choroba i osłabienie nie mogły skończyć się dobrze. Ted odszedł we śnie. Wystarczyło kilka strzałów, aby towarzystwo się rozpierzchło. Coś jednak stanie, następnym razem zabraknie nam amunicji lub zatnie się karabin. Miejmy nadzieję, że to do tego nie dojdzie, bo naszą ostatnią linią obrony może być wówczas i widelce. Odrobina wody, Timmy nią nie pogardzi. Dolores trzyma się dzielnie, na ile można w takiej sytuacji. Timmy chce odrobinę wody. Mamy duże zapasy. Nikt nie chce iść na wyprawę, wszyscy są chorzy, ale możemy sobie posłuchać radia. Rząd jest naszą szansą na uratowanie z tej piekielnej sytuacji. Można na nich narzekać, ale to typowe dla malkontentów i komuchów. My jesteśmy dobrymi obywatelami, regularnie płacimy podatki, więc jesteśmy pewni, że wuj sam przyjdzie nam z pomocą. Cóż, poza tym jedynym razem, gdy nieważne wysłannicy rządowi przybywają, więc powinniśmy mieć uszy i oczy otwarte. Tak historia jest, historia tej gry oddaje historię budowania domów w Stanach Zjednoczonych, które w swoich latach standardowo były wyposażane w takie mini schrony na przetrwanie. Tak, tak. W tych czasach, kiedy obawiano się wojny nuklearnej, tak, żelazna kurtyna i tak dalej. I faktycznie w Stanach budowano domki z małymi schronami. Ta gra, można powiedzieć, że gra oparta o fakty, tak? Dobre nowiny! Rząd nadał transmisję radiową w ewakuacji ocalałych z naszej okolicy. Speaker prosił wszystkich o cierpliwość, powiedział, że możemy spodziewać się kolejnych wiadomości. Timmy jest bardzo głodny, Dolores trochę wody. Timmy jest bardzo głodny, Dolores trochę wody. Mamy dużo zapasów, nie mamy apteczki i to jest nasz problem. Bo zaraz mogą nam wszyscy umrzeć. O, warcaby! Nic nie mamy dla handlarza. Nawet nie mamy warcabów dla handlarza. Dolores wygląda już tragicznie. Jak jej nie wyleczymy, to pomimo tego, że jest Timmy, i tak skończymy grę. W sumie mamy tyle, że możemy ich napoić na zapas, bo i tak są chorzy. Nie mamy maski gazowej. Ta maska gazowa to jak globus wygląda, nie? I tak oto dotrwaliśmy sobie do 24 dnia. Wyjście na powierzchnię jest niebezpieczne. Timmy jest blady. Dolores od rana ma dobry nastrój. Cieszę się bardzo. Nikt nie chce iść na wyprawę. Wszyscy zamazani. Nie mamy apteczki. Co z naszą wiecznie odwlekaną wycieczką do Nevady? Być może powinniśmy się nam udać. To będzie nasz pierwszy przystanek, gdy tylko się stąd wydostaniemy. Dzień 25. Coś długo nam idzie. Słychać odgłosy licznika Geigera. Być może zająć się planowaniem wycieczek. Timmy, co z nim? Wszystko w porządku. Dolores jest głodna. Masz zupę. Zupę pomidorową z puszki. Dolores jest pewna, że sobie poradzi. Och, jak się cieszymy, że Dolores wyzdrowiała. Nie wyzdrowiała, ale... ale pomimo choroby chce iść. No niestety nie dojdzie. Chciała iść na wyprawę, jak widzicie. Przewróciła się na krześle. Na tym taboreciku. Niestety rodzice zginęli, sam Timmy nie jest w stanie kontynuować swojej przygody. Przeżyliśmy 26 dni. To koniec. I akurat wtedy, kiedy trzeba, słuchajcie. Tak wygląda ta gra. Cała zabawa składa się tak naprawdę z dwóch etapów. Ja tam trochę czasu poświęciłem tej zabawie. Jak na 8 euro, to muszę przyznać, że nawet zabawna ta gra jest.
tak jak mówię, rekord to tam chyba 104 dzień, po którym i tak no nie nadszedł na ratunek, a już naprawdę miałem jakieś wynalazki, inne frykasy, zup, wody, wszystkiego, radia i tak dalej. I tak gra mnie tak sprytnie poprowadziła, że wszystkiego się wyzbyłem prawie i tak wszyscy zginęli. To, co mogę poradzić na początek, to na pewno poćwiczyć jak największe zbiory z mapy, ewentualnie rozpoczęcie misji samej przetrwanie, czyli z losowo dobromiennymi zapasami, jeżeli macie problem w zbieraniu, to można się pobawić w ten sposób. Ale ta zabawa w zbieranie 60 sekund jest też całkiem czasem przyjemna. Mam nadzieję, że podobała wam się ta gra. Ja ją znalazłem gdzieś na Steamie, to jest chyba jako nowość, jedna z nowości w maju. Polecam na takie przerwy. Jak wam się podobał filmik, to bardzo proszę o łapkę w górę. I to tyle, trzymajcie się. Hej, pa, pa.